Cześć! Tu Krystian ze strony jak zrobić podcast.pl. Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć, w jaki sposób zamocować mikrofon pojemnościowy. Czy w taki sposób jak jest on zamocowane u mnie czyli mam bramą w dół? Czy też może odwrotnie? Mamron do góry. Kiedyś, gdy mikrofony lampowe były dużo bardziej powszechne niż teraz. Właściwie kiedyś wszystkie studyjne mikrofony, to były mikrofony lampowe, ułożenie mikrofonu miało bardzo duży. Bardzo duże znaczenie. Lampa elektronowa ma, ma to do siebie, że dosyć mocno się grzeje. Być może pamiętasz w starych telewizorach, taki telewizor, zanim się nagrzał, zanim pra zaczął pracować, to chwilę trwało. Natomiast potem był dosyć mocno ciepły i z tyłu, z tej tylnej części telewizora zawsze buchała dosyć duża ilość ciepła. I podobnie jest z mikrofonami. No wiadomo, że jedna lampa nie daje tyle ciepła co cały telewizor. Natomiast no, mimo wszystko jednak lampa elektronowa się nagrzewa. W momencie, jeżeli y, używamy mikrofonów lampowych, to ta część mikrofonu się nagrzewa. I właśnie ponieważ ta część mikrofonu się nagrzewa, nagrzewa w studiach zaczęto wieszać mikrofony w ten sposób, na statywach, aby ruch powietrza ciepłego od tej nagrzanej części lampy odbywał się w górę i nie miał w ogóle kontaktu z membraną. Gdybyśmy ten mikrofon powiesili w ten sposób, no to to ciepło powietrze przechodzi przez membranę. Wiadomo, że w domu nie zależy nam aż tak bardzo na aż takiej jakości, natomiast w przypadku nagrań studyjnych już taka kwestia okazała się dosyć istotna. Dlatego też mikrofony studyjne wiesza się w ten sposób. Przynajmniej te lampowe. W przypadku takiego mikrofonu, jaki mam w tej chwili w ręce, czy takiego mikrofonu, jaki wisi tutaj u mnie, to są bardzo podobne modele, nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia, ponieważ w tych mikrofonach no, prawie nie ma elektroniki. Tu jest może jakiś scalak, może jakaś dioda, ze dwa oporniki, ze dwa kondensatory, i tu nic więcej nie ma. Tutaj nie ma co się grzać, w związku z tym, no, ten element taki, ten, ten argument was za powieszenie mikrofonu w ten sposób. Argument cieplny, tak naprawdę w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Ale mimo wszystko, jednak mój mikrofon wisi w ten sposób. Dlaczego? U mnie mikrofon wisi w ten sposób, bo tak jest mi wygodniej. Na co dzień używam innego mikrofonu. Na co dzień w tym miejscu wisi mikrofon dynamiczny, który jest tak zamocowany, że akurat takie ułożenie kabla na górze jest dla mnie osobiście wygodniejsze. Ponieważ kabel na górze jest dla mnie wygodniejszy, powiesiłem mikrofon pojemnościowy dokładnie w ten sposób. Natomiast w przypadku Twoich nagrań, czy. Umieścisz mikrofon pojemnościowy na setywie tak. Czy tak? Nie ma to żadnego znaczenia. Równie dobrze możesz go zamacować tak. Albo tak. Wszystko jedno.